Cześć, siemanko, guten morgen, warum kolarzyna, witam was spod zamojskiego ratusza. W tej chwili drugi kilometr, a później zdradzimy, ile tych kilometrów będzie. Start na swoim terenie spod takiego miejsca będzie bardzo fajny. Dobra, lecimy. Jest 6 km naszej wyprawy i mamy Krasnodrów. Lecimy teraz na Tomaszów Lubelski. Trzydziesty czwarty kilometr. Pierwsze papu. Godzina 40 za mną. Pierwsze papu, bo jak pamiętacie, worum kolarzyna nie je śniadań, więc mamy godzinę chyba 14. Pierwszy posiłek, także nie próbcie tego w domu. Nie naśladujcie worona. Czterdziesty drugi kilometr Tomaszów Lubelski. No to mamy 10% podjazd. Sójstwo. Żeby było ciekawie, jechaliśmy tędy rapa i puszczę wam tutaj urywek z drona. A co? Wyjechałem. O. 79 km. Jesteśmy na Orlenie. Pytanie, co mój brzuch na to powie, ale nie zjem całej parówy, zostawię sobie na później. I kolejny ryzyk fizyk kolka. No ale to nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A teraz pokażę wam taką sztuczkę. Mamy rogalika, a wyciągamy parówę. Nie wiem, czy będzie mnie widać. O, taka głupia sytuacja. Miał być plan dzisiaj 300 km, ale niestety lampeczka Bontragera mnie zawiodła. Ale nie dlatego, że jest Bontragera, tylko po bodajże 3,5 roku już chyba, 3 latach, 3,5. Wymieniłem akumulatorek, no i świeciła, dopóki był naładowany oryginalnie. A teraz
nie chce się ładować. Nie ryzykując sytuacji, gdzie będę bez światełka, bo niestety te lampeczki długo się ładują, postanowiłem nawrócić. Jestem znowu w Tomaszowie. Pierwszy raz będę jechał w nogawkach. Ciekawe nowe doświadczenie. Zobaczymy. Nie jest mi super zimno, chociaż jest 12 stopni. Ale wiecie, jak to jest na rowerze. Adrenalina robi swoje. I lepiej się ubrać, mimo że czujemy, że jest ciepło. No, zobaczymy, co to za nowości. Kurwa, panie. Nie wiem, czy to pod spodenki, czy na spodenki. Chyba pod. Bo to są te silikony. No tak, szosa musi być widać. Zobaczymy, co nam to da. Nie chcę mi się zakładać portasów. A nowe doświadczenie. Zawsze na plus. Na plusik. Obawiam się tylko, bo już mnie ściska. Czy za bardzo uda mi nie ściśnie. Będzie za mało krwi do mięśni. O proszę, M5. Tak się u nas bawią na wschodzie. Także dupa z planu. Ciekawe doświadczenie, bo wróciłem na trasę trochę z rapu. Znalazłem przystanek, na którym zrobiło mi się słabo, w sensie takim, że czułem, że dostaję udaru. Wtedy z chłopakami zarządziłem przerwę, ale Woron pocisnął dalej. Jeśli chodzi o jedzonko, to o dziwo jest dobrze. Nowe tableteczki dają radę. A biorąc pod uwagę ostatnią aferkę z dopingiem, będę chciał sprawdzić, czy jestem na koksie. I przy okazji drugi odcineczek opowiedzieć wam o mojej suplementacji. Woron kolażyn z IBS. O. I zobaczymy, jak to tu nam zadziała. Tu niby jeść nie może, a kuźwa udał rosły. Oj, dobra. Konsekwencje jedzenia czekolad, których mi nie można. Dobra, zobaczymy, ściągnie się, to będzie trochę wiało. Zostało mi chyba 40 km. Nie wiem, czy sobie trochę nie przedłużyć trasy, ale spłaścić. No, zobaczymy. Pierwsze dojedziemy do Krasnobrodu. A też to spłaszczenie będzie na plusie, bo tam jest dużo oświetlenia ulicznego. Więc też na plus. Dobra, widzimy się później. Krasnobród wita turystów. A może by zakończyć w takiej scenerii z poemu? Mamy taki ładny okrągły. No, to jeszcze tuż jest poza Zamościem, ale mamy z poemów dużo w Zamościu. U was też tyle tego jest jeszcze. Małe podsumowanko
Sorki za to, że robię takie słabe relacje z tras. No niestety, no wolę skupić się na brzuchu niż na kamerowaniu. Ponad 200 km, to już zaraz gdzieś tu zobaczycie, wpadło jak na niejeżdżenie około 2 tygodni, no 2 tygodnie dokładnie. To myślę, że bardzo dobry wynik jak na mnie. Tym bardziej, że dzisiaj do 28 km na godzinę wiatr, czyli pierwsza setka pod wiatr, później z wiatrem. Jedzonko fajnie wchodziło nawet. Także dziękuję jeszcze raz, po raz kolejny za tysiaczka. Jak się nie podobało, łapkę w górę. Tak, w dół może być. Także jak będzie łapka w górę, to mi nie przeszkadza, bo ważne jest to, że oglądacie i wyrażacie swoje zdanie, komentarz dla zasięgów. Niech algorytm wciąga worona kolarzyny jeszcze głębiej. Dobra. Tym oto społemowym akcentem kończymy dzisiaj. I nogawki też się sprawdziły. Trzymajcie się. Hej! No i miasto Zamość wita nas ponownie na powrocie. Elegancko, proszę. Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.